Cieszymy się, że możemy po raz kolejny świętować urodziny naszej stacji, medium prawdziwie polskiego, rzetelnego i niezależnego od finansowania obcego. Zapraszamy Państwa na trzecie urodziny telewizji w Polsce.pl. Agnieszka Ponikiewska i Marek Pyza. Drodzy Państwo, na początku pragniemy podziękować naszym partnerom, bez których tego wieczoru by oczywiście nie było. Trzecie urodziny telewizji w Polsce.pl wspierają partner złoty PKN Orlen. Partnerzy strategiczni Grupa Lotos S.A. PKO Bank Polski. Partner główny Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerzy Agencja Rozwoju Przemysłu. Energa Grupa Orlen. KGHM Polska Miedź. Polski Fundusz Rozwoju. PGE Polska Grupa Energetyczna. Grupa PZU. Totalizator Sportowy. A współorganizatorem dzisiejszej gali jest Apella S.A. 3 lata już tak to wyglądało na początku. Na szczęście czas biegnie nie tylko szybko, ale i w dobrą stronę, w stronę rozwoju, a tego rozwoju nie byłoby nie tylko bez zaangażowania całego zespołu telewizji w Polsce.pl, ale również bez osoby, której ciężka, tytaniczna praca dzień po dniu, od rana do nocy spina i spaja to wszystko. W weekendy również. Zapraszamy serdecznie na scenę osobę, która jest autorem sukcesu telewizji w Polsce.pl. Redaktor naczelna naszej stacji, Agata Rowińska. Zapraszamy. Szanowni Państwo, 3 lata telewizji w Polsce.pl to jest taki jeden wielki, prawdziwy, ogromny maraton polityczny. Wybory samorządowe, wybory parlamentarne, wybory do Europarlamentu, wybory prezydenckie, pierwsza tura, druga tura. Te wszystkie wydarzenia były dla nas ogromnym testem, trudnym testem do zdania, bo jesteśmy wciąż niedużą telewizją w porównaniu do innych stacji. Natomiast udowodniliśmy, że dzięki wielkiej pasji, zaangażowaniu właśnie tej niewielkiej grupy ludzi, dzięki wytrwałości i konsekwencji, tylko w ten sposób możemy osiągnąć to, co osiągnęliśmy. To jest nasz wielki sukces. Ja się z tego bardzo cieszę, jestem wzruszona, że dzisiaj mogę po raz trzeci uczestniczyć w tym ważnym dla mnie i dla całego zespołu wydarzeniu. Mogę Państwa zapewnić o jednym, że telewizja w Polsce.pl, że dla nas nadal prawda będzie najważniejsza i że zgodnie z naszym hasłem, hasłem naszej stacji, będziemy do końca i zawsze pilnować Polski. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do wybornej zabawy. Dziś po raz trzeci wręczamy nagrody telewizji w Polsce.pl, czyli złote kamery telewizji w Polsce.pl. A przyznamy je ludziom dla nas wyjątkowym, dla nas takich, których zauważyliśmy, którzy wnoszą do tej debaty coś wyjątkowego, bo uczciwość, rzetelność i otwartość. Zapraszamy teraz na scenę, zapraszamy do nas członków grupy medialnej Fratria, Michała Karnowskiego i Henryka Uzdrowskiego. To, że przez 3 lata już funkcjonujemy, że rosną te zasięgi w internecie, że marka jest coraz bardziej rozpoznawalna, że także te oglądalności mierzone, no nie do końca może tak, jakbyśmy chcieli, aż tak uczciwie, ale mierzone też rosną. To jest ogromna zasługa całego zespołu, ale też i wielu z Państwa, którzy znajdują czas, ochotę, żeby być na antenie telewizji w Polsce.pl. Za to serdecznie dziękujemy. To jest kolejny element tej wspólnoty, którą staramy się tworzyć, wspólnoty propolskiej, wspólnoty obrony wartości, które są nam bliskie, ale wspólnoty też bitwy o prawdę, pilnowania Polski, pamięci o tragedii smoleńskiej. Gdzieś tam są nasze źródła. No ale czas oczywiście na złote kamery telewizji w Polsce.pl. To są wyróżnienia dla nas szczególnie ważne, specyficzne w jakiś sposób, bo staramy się tutaj doceniać, wyróżniać ludzi, którzy naszym zdaniem są na dobrej fali wznoszącej, którzy za jakiś czas znajdą się w absolutnie pierwszym szeregu polskiego życia publicznego. I doświadczenie 2 lat poprzednich pokazuje, że mamy dość dobrą rękę. Także uważnie obserwujmy też losy naszych tegorocznych laureatów w kolejności alfabetycznej z jedną modyfikacją, bo na jednego gościa jeszcze czekamy. Specjalista w dziedzinie marketingu politycznego, pan Marcin Mastalerek. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję. Jestem
zaszczycony. Będę tę nagrodę na pewno pamiętał do końca życia z dwóch powodów. Po pierwsze, to pierwsza nagroda w moim życiu, nigdy żadnej nie dostałem. A drugi powód jest taki, że pewnie szybko kolejnej nie dostanę. Dlatego ta zapadnie w pamięć. Ja działam teraz w piłce nożnej i kiedyś bardzo chciałem zostać piłkarzem. Niestety mi się nie udało. Świat polskiej piłki się na mnie nie poznał. Ale wiem, że w piłce, kiedy się osiąga sukces, kiedy drużyna wygrywa, to często przychodzi bardzo trudny czas. Zawodnicy zaczynają się między sobą kłócić, działacze, jeden twierdzi z właścicieli na przykład klubu, że to dzięki niemu, drugi, że dzięki tamtemu, są jakieś niesnaski, ktoś chce odchodzić do lepszej ligi, na przykład do Europy i mnie się wydaje, że wszyscy tutaj powinniśmy o tym pamiętać, że ta zasada nie działa tylko w piłce nożnej i że po zwycięstwach, nawet tych największych, które trwają czasem seriami, zawsze musi być refleksja, bo już nie jedna drużyna piłkarska właśnie upadała wtedy, kiedy wydawało się, że może już tylko wygrywać. I wydaje mi się, że warto o tym zawsze pamiętać. Dziękuję. Pani wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, poseł pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, pani Anna Schmidt-Rodziewicz. Chciałabym podziękować za tę nagrodę dwóm szczególnym dla mnie osobom. Po pierwsze osobie, która 17 lat temu dała mi szansę wejścia do świata polityki. Osobie, która w każdym działaniu, które podejmuję w służbie publicznej i społecznej, pozostaje nieustającą inspiracją i niedoścignionym wzorem do naśladowania. Wreszcie osobie, która nas, młodych polityków, uczy i pokazuje nam, czym jest, a właściwie jaka powinna być Polska naszych marzeń. Dziękuję wielkiej osobie, która mnie nieustająco inspiruje. Dziękuję prezesowi mojej partii, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, mojemu politycznemu mentorowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Chcę też podziękować drugiej szczególnej osobie, którą co prawda dość niedawno spotkałam na swojej ścieżce pracy zawodowej, ale myślę, że koniecznie trzeba o niej tutaj wspomnieć. Dziękuję szefowi naszego rządu, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, osobie, która jest tytanem organicznej pracy u podstaw. Dziękuję za zaszczyt zasiadania w tym rządzie, bycia jego członkiem i za możliwość bycia częścią biało-czerwonej drużyny. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Krzysztof Sobolewski. Być może po zwycięstwach kolejnych następuje rozprężenie, rozluźnienie i rzeczywiście ktoś myśli, że to dzięki niemu, ktoś myśli, że to przez niego, ktoś w ogóle nie chce na ten temat myśleć. Ale zawsze wtedy pojawia się kapitan, właściciel, szef w jednym i zarządza. I Bogu dzięki takiego szefa, kapitana i właściciela mamy w osobie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I nie mam obaw co do tego, że akurat świat sportu przełoży się na świat polityki, bo tutaj mam pewność co do tego, że nasz kapitan będzie dalej prowadził nas, tak jak do tej pory, ku kolejnym zwycięstwom. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, poseł doktor habilitowany nauk prawnych, pan Marcin Warchoł. Traktuję ją jako nagrodę dla naszego całego resortu wymiaru sprawiedliwości. Resortu, który pod kierunkiem pana ministra Zbigniewa Ziobry kontynuuje trudną i pełną wyzwań reformę sądownictwa. Nie byłoby mnie w polityce, gdyby nie pan minister Zbigniew Ziobro i chciałbym mu w tym miejscu bardzo mocno podziękować, że trafiłem do polityki w 2006 roku jako asystent w gabinecie politycznym wtedy w trakcie pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Możemy wspólnie realizować reformę sądownictwa i dotrzymamy danego słowa. I gratuluję państwu tej wspaniałej rocznicy. Rzeczywiście 3 lata to jest wspaniały czas.
czas, który państwo torujecie drogę wolności słowa, torujecie drogę prawdzie i niezależności. Dzięki wam możemy mówić o patologiach polskiego wymiaru sprawiedliwości, o potrzebie uzdrowienia naszego systemu i potrzebie silnego państwa, w którym każdy człowiek jest wolny, bo tylko wolność może być zagwarantowana w silnym państwie. Wiceminister spraw zagranicznych, pan Paweł Jabłoński. Chciałbym podziękować za to dzisiejsze wyróżnienie, bo to jest dla mnie wielki zaszczyt, żeby takie wyróżnienie otrzymać właśnie od państwa, od mediów, które od wielu, wielu lat, bo przecież to nie tylko telewizja w Polsce.pl, ale i Tygodnik Sieci, i Portal w Polityce. Od wielu lat państwo robicie to, co jest właśnie w tym naszym krajobrazie medialnym niezmiernie potrzebne. Odkłamujecie państwo tą rzeczywistość, jesteście państwo odtrutką na te właśnie narracje, fałszywe opowieści o Polsce, fałszywe opowieści o świecie, o tym, jak Polska jest na tym świecie przedstawiana. Bez państwa obecności, bez państwa stałej tej walki, bardzo ciężkiej, codziennej walki o prawdę w polskiej przestrzeni medialnej, na pewno ten współczynnik prawdy w naszym dyskursie krajowym byłby dużo, dużo niższy. I za to przede wszystkim chciałbym podziękować. Gratulujemy naszym laureatom. Dziękujemy za przybycie wszystkim szanownym gościom, przyjaciołom naszej telewizji i dziękujemy państwu, widzom, którzy jesteście z nami nie tylko teraz, ale każdego dnia, bo bez was tego dzisiejszego święta by po prostu nie było. Dziękujemy także bardzo serdecznie partnerom naszego urodzinowego spotkania. A tymi partnerami są partner złoty PKN Orlen. Partnerzy strategiczni Grupa Lotos S.A. PKO Bank Polski. Partner główny Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerzy Agencja Rozwoju Przemysłu. Energa Grupa Orlen. KGHM Polska Miedź. Polski Fundusz Rozwoju. PGE Polska Grupa Energetyczna. Grupa PZU. Totalizator Sportowy. A współorganizatorem dzisiejszego wieczoru jest Apella S.A. Już sama nazwa wasza w Polsce pokazuje, gdzie szukacie inspiracji. Tutaj właśnie szukacie inspiracji. W Polsce, w jej dziejach, w jej przeszłości, ale także w jej przyszłości. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Te trzy lata, te trzy długie lata, a zarazem krótkie lata, to długie otrzymało, można się zastanowić. Droga redakcjo telewizji w Polsce i szanowni państwo, którzy wszyscy się przyczyniacie do jej rozwoju, myślę, że w naszej historii dzisiejszej czas przyspieszył bardzo mocno, a więc to okres bardzo brzemienny w wydarzenia i także trzy lata przed nami to będą bardzo ważne lata. To będą bardzo ważne lata, podczas których potrzebujemy właśnie niezależnego myślenia. Wolnej myśli, jak mówił Jerzy Narbut, której nie wolno za nic oddać. I jak często mówimy sobie o patriotyzmie gospodarczym, to myślę, że jest też coś takiego jak patriotyzm medialny. Takie powinny być media narodowe, państwowe. Mogą krytykować, wyszukiwać słabości, pokazywać drogę, lepsze rozwiązania. Ja jestem za takie zawsze bardzo, bardzo wdzięczny. Ale mają mieć na uwadze przede wszystkim interes Polski. I za to przede wszystkim chcę podziękować redakcji w Polsce, redakcji sieci, po prostu Jackowi i Michałowi również w szczególności, że macie zawsze... że macie zawsze, niezależnie od tego, co robicie, przede wszystkim na pierwszym miejscu interes Polski. To was wyróżnia od bardzo, bardzo wielu środowisk, bo niestety w tym obszarze mediów, w sferze mediów, nie dorobiliśmy się jeszcze patriotyzmu medialnego. I tego życzę redakcji, życzę wszystkim rodakom, wszystkim państwu, żeby nasze media na koniec tej kolejnej trzylatki, jak będziemy 6 lat świętować redakcji i telewizji w Polsce, to żeby to były, żeby wszystkie media od prawa do lewa
charakteryzowały się tym, że to będą media, które będą myśleć po polsku i będą pilnować polskich interesów narodowych, będą po prostu kultywować patriotyzm medialny. Dziękuję.